Formuły tablicowe to magia w Excelu. Jeśli będziesz umiał pisać takie formuły, to inni będą mówili na ciebie magik. W tym filmie, dosyć długim, powiem, czym są formuły tablicowe, co to są tablice, powiem, jak działają formuły tablicowe, omówię zalety i wady formuł tablicowych i powiem ci, jak możesz się nauczyć pisać takie formuły tablicowe, a na sam koniec podam przykład jakiejś formuły tablicowej. Formuły tablicowe plasują się dosyć wysoko, jeżeli chodzi o hierarchię Excelowych umiejętności, ponieważ one są prawie że na samej górze przed programowaniem. Zwróć uwagę, że nauka Excela, czy też umiejętności Excelowe rozpoczynają się od tego, że umiemy wprowadzić coś do komórek, sformatować te informacje, potem wykonujemy jakieś proste operacje typu filtry, sortowania, używamy jakichś prostych funkcji, tabel przestawnych, a potem przechodzimy do bardziej skomplikowanych funkcji. Jeżeli już znasz dużo różnych funkcji, to kolejnym etapem są właśnie formuły tablicowe, które są tak jakby pomostem pomiędzy funkcjami a programowaniem, a VBA. One potrafią w wielu przypadkach to zrobić, co trzeba byłoby normalnie robić programowaniem, bo zwykłe funkcje sobie z tym nie poradzą, ale o tym troszeczkę później. Formuły tablicowe to tak naprawdę formuły, które korzystają ze zwykłych Excelowych funkcji, ale one są specjalne dlatego, że przetwarzają w pamięci różne tablice. Ale o tym za chwilkę. Formuły tablicowe czasami nazywane są też formułami CSE lub formułami Ctrl-Shift-Enter. Dlatego, że do zatwierdzania formuł tablicowych najczęściej trzeba użyć kombinacji klawiszy Ctrl-Shift-Enter. Po naciśnięciu takiego skrótu klawiaturowego na początku formuły oraz na końcu formuły Excel dostawia za nas nawiasy klamrowe. Tych nawiasów nigdy nie będziemy wpisywali ręcznie, Excel automatycznie je dopisuje w momencie naciskania Ctrl-Shift i Enter. Takie nawiasy klamrowe mówią Excelowi, że dana formuła zawiera jakąś funkcję typowo tablicową, albo wewnątrz takiej formuły wykonywane są jakieś operacje typowo tablicowe. I aby Excel mógł dobrze zinterpretować takie operacje, czy też taką funkcję, po to właśnie Ctrl-Shift-Enter. Co ciekawe, nie wszystkie formuły tablicowe muszą być zatwierdzane przy pomocy tego skrótu. Czasami są formuły, które są formułami tablicowymi, a nie wymagają Ctrl-Shift-Entera. Przykładem jest ta ostatnia formuła tutaj. Ona wewnątrz tej funkcji wyszukaj pionowo, wewnątrz tej formuły jest funkcja wybierz i ta funkcja wybierz tutaj wykonuje jakieś operacje na tablicach, ale całość nie jest zatwierdzona przez Ctrl-Shift-Enter, tylko zwykłym enterem, bo akurat ta formuła może tak zostać zatwierdzona. Możesz sobie zadać pytanie, to kiedy w takim razie enter, a kiedy Ctrl-Shift-Enter? To nie jest takie proste, to wymaga wiedzy i wprawy, ale można się tego nauczyć. Formuły tablicowe operują na tablicach. I tablica to nic innego jak zbiór wartości. Te wartości, one mogą być pobierane z komórek i dopiero w momencie pobrania ich z komórek tworzona jest z nich tablica, na której będziemy operowali, albo takie tablice mogą być generowane przy użyciu formuł lub funkcji. I na to przykładem jest chociażby ta prosta funkcja wiersz, która w takim zapisie generuje tablicę z kolejnymi liczbami od 1 do 30. Formuły tablicowe zwracają albo jedną wartość, albo zbiór wartości. Więc jeżeli już napiszemy jakąś formułę, to możemy oczekiwać od niej, żeby podała nam jeden wynik albo wiele wyników. Przykładem takiej formuły, która generuje jeden wynik, a jest formułą tablicową, jest ta, którą mam w komórce E79. Tutaj jest formuła, na razie nie musisz jakby przejmować się, że ona jest trudna i że jej nie rozumiesz, bo nie o tym ten odcinek, żebyś nauczył się pisać takie formuły, tylko o tym, żebyś wiedział, co to są za formuły. Więc zadaniem tej formuły jest znalezienie odbiorcy o najkrótszej nazwie. Więc tutaj wewnątrz tej funkcji są wykonywane różne operacje, które są wykonywane na tej właśnie tablicy, na tych danych i Excel musi sprawdzić długość każdej z tych nazw, zobaczyć, która z tych nazw jest najkrótsza i potem tę nazwę pobrać i wpisać ją do komórki E79. Zwróć uwagę, że jeżeli tę formułę zatwierdziłbym naciskając zwykły Enter, to Excel wyświetli tutaj w wyniku błąd. Z racji tej, że w środku wykonujemy operacje tablicowe, to muszę zatwierdzić tę formułę naciskając Ctrl-Shift Enter, dopiero wtedy Excel ją rozumie i dopiero wtedy ona zaczyna działać. Przykład formuły, która zwraca zbiór wartości, czy też wiele wartości, mamy w komórce E81. Tutaj jest formuła, której zadaniem jest przekształcenie tych danych w taki sposób, że kolumny zostaną zamienione miejscami. Najpierw będzie kolumna odbiorca, a potem kolumna z numerami SAP.
Taki zapis, ta formuła właśnie to robi. I teraz, co ciekawe, zobacz, jeżeli zatwierdzam to enterem, to znowu otrzymam w wyniku błąd, ponieważ w wyniku działania tej funkcji nie dość, że wykonujemy operację na tablicach, to jeszcze generujemy wiele wartości i Excel nie potrafi wielu wartości wpisać do jednej komórki, stąd błąd. Ale jeżeli wejdę jeszcze raz do tej formuły i zatwierdzę ją naciskając Ctrl-Shift-Enter, to uzyskam jakiś wynik, ale jeden. Ja mówiłem, że ta formuła zwróci wiele wartości. I Excel działa tak, że jeżeli mamy formułę, która generuje wiele wartości, to Excel nie jest w stanie tych wielowartości wypisać w komórce i wypisuje tylko tę wartość, która jest w lewym górnym rogu danej tablicy, stąd właśnie tu w wyniku Mars. I teraz, jak wiem, że ta formuła generuje mi wiele wartości, jak to sprawdzić? Wystarczy wejść do edycji tej formuły, nacisnąć F9. W ten sposób zobaczę, czy jest jeden wynik, czy jest wiele wyników. I tu, jak widać, jest wiele wyników, mam zbiór tych wartości. I teraz taką tablicę mogę przekazać innej formule lub innej funkcji, która coś z taką tablicą zrobi. Sprawdźmy zresztą tu pod spodem w komórce E82. Mam inną formułę, klasyczne wyszukaj pionowo, którego zadaniem jest wyszukanie Marsa w tym obszarze, który jest generowany przy użyciu właśnie tej formuły, którą miałem wcześniej. I zadaniem tej formuły było przekształcenie tego obszaru tak, aby te kolumny zostały zamienione miejscami. Po co? Żeby wyszukaj pionowo mogło zadziałać, bo wyszukaj pionowo potrafi wyszukiwać tylko i wyłącznie w prawą stronę i pobrać wartości, które znajdują się na prawo od wyszukiwanej wartości. Więc ta formuła sobie z tym radzi. Co ciekawe, ją możemy zatwierdzić naciskając zwykły Enter. I ona też będzie działała. Formuły tablicowe mają cały szereg różnych zalet. Przede wszystkim w wielu sytuacjach potrafią wykonać takie operacje, których nigdy nie dałoby się zrobić przy pomocy zwykłych formuł. Eliminują też konieczność wykorzystywania kolumn pomocniczych i pozwalają niektóre obliczenia bezpośrednio wykonać. Są czasami efektywniejsze od zwykłych formuł, zmniejszają też rozmiary plików, bo eliminują konieczność korzystania z kolumn pomocniczych, a w wielu przypadkach potrafią zastąpić VBA, bo wykonują to, co normalnie trzeba byłoby robić programowaniem, gdyż formuły sobie z tym rady mogłyby nie dać. Czy mają wady? Oczywiście, cały szereg. Przede wszystkim są bardzo mało znane. Myślę, że około 90% użytkowników Excela nie wie, że formuły tablicowe istnieją, a te 10% użytkowników, które wiedzą, że formuły tablicowe istnieją, to 90% z tych 10% prawdopodobnie nie potrafi pisać takich formuł tablicowych. Czemu? Takie formuły są trudne do zrozumienia, mają słabą, w zasadzie to prawie żadną dokumentację, oficjalnej dokumentacji do formuł tablicowych nie ma. Co więcej, formuły tablicowe, jeżeli używamy ich nieumiejętnie, to mogą pochłaniać dużo zasobów, więc trzeba je rozważnie i z głową pisać. A jak nauczyć się formuł tablicowych? Dróg jest wiele. Przede wszystkim musisz znać dużo różnych funkcji, dużo pracować w Excelu i eksperymentować. Możesz oglądać filmy umieszczone na moim kanale albo filmy umieszczone na największym na świecie kanale o Excelu, czyli na kanale użytkownika Excel is Fun. Obowiązkową pozycją, jeżeli chodzi o formuły tablicowe, jest również książka, którą wydał Mike, czyli autor kanału Excel is Fun, czyli Ctrl-Shift-Enter Mastering Excel Array Formulas. Cała książka tylko i wyłącznie o formułach tablicowych. Możesz ją kupić w dowolnej internetowej księgarni, która ją oferuje. Link do jednej, do wydawcy tak naprawdę tej książki podaję tutaj w tym pliczku, który możesz pobrać. Jeżeli chcesz, to możesz tę książkę kupić albo możesz ją dostać ode mnie. Wystarczy przyjść do mnie na szkolenie. Raz na jakiś czas organizuję w Warszawie szkolenie z formuł tablicowych. Cały dzień tylko i wyłącznie o tablicówkach. Od podstaw aż po zaawansowane rzeczy. Jak się zapisać? Kiedy takie najbliższe szkolenie? Ile kosztuje? I tak dalej. Te informacje wyświetlają Ci się właśnie teraz na ekranie, więc jeżeli masz ochotę, to zapraszam na szkolenie. Cały dzień tylko i wyłącznie o formułach tablicowych i książkę Majka dostaniesz wówczas ode mnie gratis. Ja mam umowę z wydawcą tej książki. A na sam koniec przykład jakiejś formuły tablicowej. Załóżmy, że chciałbym znaleźć wartość najniższą spośród tych, ale z wyłączeniem zer, czyli zer nie chcę brać pod uwagę. Jak to zrobić? Użyję oczywiście funkcji min, otwieram nawias i teraz muszę powiedzieć Excelowi, aby zadziałał na tym zakresie, ale z tego zakresu, aby wyrzucił zera. Więc nie mogę tak po prostu zaznaczyć tego zakresu. Usunę adresy tego zakresu i użyję tu wewnątrz funkcji jeżeli i powiem tej funkcji: sprawdź ten obszar, które wartości z tego obszaru są różne od zera. Jeżeli trafisz na jakąś taką wartość, która jest różna od zera, to chciałbym, żebyś mi ją wpisał, więc jeszcze raz zaznaczam ten sam obszar. A w przeciwnym razie nie rób nic. Wartości, jeżeli fałsz, nie podaję, tylko domykam nawias. I spójrz teraz, co się dzieje. Zaznaczę całą tę funkcję jeżeli,
Nacisnął F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi i otrzymuje tablicę, w której są jakieś liczby i fałsze. Fałsze są na miejscu 0. I funkcja min ignoruje wartości logiczne, prawdy i fałsze, więc minimalna wartość zostanie wyciągnięta tylko z tych liczb różnych od 0. Kliknę Ctrl-Z, aby się z tego wycofać, domknę nawias na końcu i muszę nacisnąć Ctrl-Shift-Enter, aby Excel dobrze tę formułę zrozumiał. Sprawdźmy to zresztą. Ctrl-Shift-Enter. Wychodzi 2, bo w tej chwili 2 jest liczbą najniższą, różną od 0. Ale zmieńmy 2 na przykład na 30. Klikam Enter i teraz Excel mnie informuje, że najniższą wartością, ale z pominięciem 0, to jest wartość 14. Także kombinuj, googluj, oglądaj filmy, a jeżeli nie masz czasu, chcesz dostać kompleksową wiedzę poukładaną, to zapraszam na szkolenie.